Ej, widzimy się właśnie w kolejnej puli pytań. Mamy od groma ich, także ledwo nadążam z tymi pytaniami. Lecimy dalej. Kino czy teatr? Dom. Komedia romantyczna i kochająca, szczera, prawdziwa, na amen do deski grobowej, nawet pod deską grobową. Osoba! Na amen, na stałe. O czym w tej chwili marzysz? O jednej osobie. Która mi tak zakręciła w głowie, że nie mogę przestać o niej myśleć, ale przynajmniej jak ją zobaczyłam w jednym programie, to uwierzcie mi, że uwierzyłam, że jeszcze prawdziwe faceci istnieją, także naprawdę taka osoba przy sobie to skarb. Czy umiesz kochać? Tak, umiem kochać, ale potrafię czasami też rennego pazura pokazać. Coś ponem. Czy boisz się starości? Jak byłam młodsza, to tak, bałam się, teraz się akurat nie. Czy to normalne, zakręcone twoim zdaniem, że jeśli kończy się związek, przyjaźń, ktoś cię trzyma dalej w znajomych lub nasyła kogoś na ciebie i po prostu nie usuwa twoje zdjęć i tak dalej? Nie, kochani, to nie jest normalne. Ja rozumiem, że szanuje się tę osobę, ale się w ogóle tego osoby szanuje, no ale też trzeba uszanować jej prywatność, jeżeli to przypomina mi coś o moim byłym, który po prostu mnie nęka, nasyła znajomych, rodzina na mnie. Ale spoko, sprawie karma wróci do niego, także okej. Będzie mnie nękał, no to zgłoszę sprawę na policję, mobbing i stanie, jak się skończy. Nie chcesz go w moim życiu, także niech mi da święty spokój. I tak mnie za bardzo zranił, nie jestem w stanie wybaczyć, także niech idzie w ciorty i sobie układa życie na nowo. Co twoim zdaniem każdy człowiek powinien robić? Szczerze. Czyli co moim zdaniem każdy człowiek powinien robić? Spróbować wszystkiego, ale z głową i z umiarem. Twoim zdaniem wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki? Nie, nie warto. Bo co to jest, kochanie, tak jak wspominałam w którymś tu odcinku, wchodzenie do tej samej książki. Tak, widzimy się za chwilę.